Hip-hop. Kultura stworzona przez zachodniopomorskich gangstas w drugiej połowie lat 70. XX wieku przez Chrisa i Tommy'ego. Składają się na nią rap, breakdance i graffiti. Hip-hopowcy zwykle spotykani są w grupach po 5 lub więcej. Można ich poznać po szerokich spodniach, przekleństwach, mdlącym zapachu skunę oraz zamiłowania do piwka Kopernik i Zagłoba. Nurt został szerzej rozpowszechniony przez Jay-Z'ego i Tupaka. Cyklicznie organizują wycieczki rowerowe do Nowego Warpna. A oto jedna z nich. No to co? Jedziemy? No raczej, że jedziemy. Cześć. Cześć. Witam wszystkich. Yo. Nie, tak, o, patrz, tak. O, yo. Siadamy tutaj gdzieś, czy może w cieniu? A bo dobra, to chodźmy tam dalej, tam jest lepiej przy tym teatrze. Tam masz fajny widok jeszcze na wodę. Jak przybędą tam rowerki wody, żeby wypłynęli na ten... O kurde. Na jeziorze, tam jest zalew. Wszystko do zrobienia. Ja sobie do swojego doczepię, tylko takie bojki po bokach, będę sobie swoim pływać. Zobaczmy. Akurat rowery są. O, pojadł, o, uklepał i co? Można jechać dalej. Nie mów, że to nagrywałeś. Siema, ptak. Siema. Ptak znosi jaja. Nie, to raczej nie jaja. Co? Ale kule. Co to jest, Krystian? Jeszcze 110. And if you can't learn to love you, you should leave. Cause sister, you don't need. And I ain't trying to catch up. Twój chyba. Jesteśmy w Pilchowie. Wyjechaliśmy właśnie ze Szczecina. I tutaj jest jakiś sklepik. Mam nadzieję, że będzie otwarty. Idealnie. Bartoszewo i zjazd do Gospody Uroczysko. You know what makes me unhass that when brothers make babies and leave a young mother to be a mess. And since we all came from a woman, I came from a woman and I came from a woman. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't have women, wanna make a toast? May your glasses stay full of champagne, pockets full of money, this world is full of shit.
One life, one love, y'all. To zdrowie. Za bezpieczny weekend. Porcja tak duża, że nie do zjedzenia. Pierogi. The big barbecue thing looks hot, man. Be careful. Oh, jeez. No, adios, Bartoszewo. Kurde, za dużo się najadłem tych pierogów. Zaraz spalisz. Bebzon mi wywaliło. Ja już mam spalone 275 kalorii. To jeden pieróg tyle ma. 25 stopni jest. Ty też dobre jest, nie? Policę 3 km, a Trzebież 18. Coraz bliżej plaży. Jo. Jak nie wiesz co powiedzieć, to mów jo. Ludzie to kupią. Yeah, ale tu jest ładnie. Ty, co to jest? Co to jest? Jakaś fotopłatka. A nie, to radio jest na baterii jakieś. Tak, może sobie w lesie radio posłuchać. Ktoś zostawił. Ja pierdziała jazda. Jesteśmy w Policach przy straży pożarnej, a tu taki helikopter, helikopter. Polski Airwolf. Polski Airwolf. Powietrzny wilk? Nie pamiętasz tego serialu? Nie ma to jak świeże powietrze z zakładów chemicznych Police. Policy fanatycy. Się wydostać już. Tam gdzieś za, nie wiem ile, będzie jakiś skręt w prawo. No. I jakaś polana przyjdzie. Tu? No, to wejdziemy. Jak to wygląda? A no, może być. O. Kurde, nagrało się to. Dobra, może być tu. Kopernik. Piłeś? To zwykły las. Nie, to jest ten, amber. Czyli takie bursztynowe bardziej. Też jest Wharton. Wharton i butelkowany w browar amber. Myślę, że jest ok. Albo jeszcze inaczej. W tą stronę, że tu się pojawiamy, tu znikamy, a tam się znowu pojawiamy. Nie ma pnia takiego tutaj. Może tutaj. A z tamtego pnia? Kurwa, jeszcze mi się jajka zbijały. To co, Krystian? Idziemy do tej Trzebieży, nie? Bo rowery nam się popsuły. Komu w drogę, temu w las.
Ty, Krystian, słyszałem, że tam jest coś ciekawego. Idziemy tam? Albo let's go, buddy. I koniec. Dobra, to chodźmy do tej Trzebieży już. To mieliśmy się napić jeszcze wcześniej. To zdrówko. No to zdrówko, Krystian. W drogę. Idziemy zobaczyć, czy są grzyby. Dobra, to chodźmy na te grzyby w końcu. No i jak to będzie wyglądać, że znikamy? Jestem już za Policami. Zara będziemy w Trzebieży. Zrobiliśmy postój na piwko Kopernik i Zagłoba. Także w rytmach hip-hopu lecimy do Nowego Wartna, jeszcze jakieś 30 km. Jest fajnie, bujamy się na kwadracie. Jesteśmy typowymi blokersami. I cały czas do przodu. I cały czas do przodu. Pozdro. Gdzie jesteś? W Niekończycy. Gdzie? W Niekończycy. Gdzie? Niekończycy, Niekończycy, Niekończycy. Op, op. Nie myśl, człowieku. On to zrobił. Jak on to zrobił? Trzebież 3 km, Nowe Wartno 24. Godzina 14:20, a my zrobiliśmy dopiero 48 km. No ale dzisiejsza wycieczka jest bardziej taka na luzie, bym powiedział. Dojechaliśmy do legendarnej Trzebieży. Jeszcze ze 2-3 km nam zostało do przystani i do plaży. Tej rowerówki tutaj nie było wcześniej. Ja jechałem zawsze ulicą. No. Także coś się zmieniło. Nawet tutaj jest dino. W Stuttgarcie też już kończą budować dino. W Stuttgarcie dino kończą robić? Co ty gadasz, człowieku? Nie pamiętam, chyba tak. No tam do portu dojedziemy, potem na plażę wrócimy. Można wejść? Tak. O! Normalnie. Ten, to włącz kamerkę, tak objedziemy tam. Włączyłem. Yo. Jesteśmy w Trzebieży. Dojechaliśmy do przystani. Podoba się dla mnie.
Dobrze tu jest? Chris Plager. Brooklyn. Brooklyn. Pilsner. Jak się podoba? Yo. Jesteśmy w Trzebieży po półgodzinnym przystanku. Jedziemy jeszcze zobaczyć plażę. Dobra, więc to jest tutaj, no. Plaża jest dalej. Dojechali, panie. No, to to jest to. To miałeś rację, że ten. Stop recording. Kierunek Nowe Warpno. Jeszcze 15 km nam zostało. Myślę, że w ciągu godziny, półtorej tam sobie dojedziemy na spokojnie. Brzuski. Witam, moi drodzy widzowie. Jesteśmy w Brzuskach. Jeszcze jakieś 10 km do Nowego Warpna. Jesteśmy pełni energii. Jak widać, tu jest w Brzuskach taki park maszyn rolniczych. I tam co nieco widać. Polecam odwiedzić Brzuski. Są spoko. Warnołęka! Au! Yo. Jesteśmy w Warnołęce. Jakie 7, jeszcze 6, a nie 7. Oszukują na tych pomiarach. Na liczniku 71 km. Jest ciężko, ale damy radę. Mamy to, panie. Mamy to. Yo. Mamy to. Już prawie, już blisko. Au!
Państwa, stało się. Dotarli do Nowego Wartna. Zameldowaliśmy się w takim wielkim pokoju 47-metrowym. Tu jest Chris. Dobry. I co ciekawe, zapłaciliśmy jeszcze mniej niż powinniśmy. Także same plusy. Idziemy zaraz coś zjeść, wypić, nachlać się i nażrzeć jak świnia. A few moments later. Smacznego, Krystian. Dziękuję. Tutaj mamy psa obronnego. Weź, Krystian, sprawdź, czy jest ciepła woda. Jakie? Idealna? Idealna. Będziesz się tu kąpać? Będę się tu mył. A tu są kaczuszki jeszcze. Kaczuszki. Ale to jest. Pięknie jest to ważne. New Warp, no. New Warp, no. Krystian, jak ci się podoba w New Warp, no? It's beautiful. It's beautiful? Yeah, oh yeah. It's beautiful. I think too. Specjalistyczna rękawiczka plażowa. Skąd masz te rękawiczki? Do wycierania piasku. Do wycierania nóg z piasku. Tak. Fajnie, a ja nie mam. Skąd? Takiej. Zamawiam sobie. Nie widać, ale jest made in Sri Lanka. Ja nie mam takich. Ja muszę sam. Dobra. My już po plażowaniu idziemy zwiedzać New Warp now. Aha, tam mamy iść. Tak. Okej. Jak gangsterzy jacyś. Mi się bardzo podoba New Warp now. Czwarty raz tu, że jest. Ładna figurka. Tu jest ładna figurka. Idziemy do teraz do tego karpia, który jest leszczem. Bo karp to jest leszcz wśród ryb. Piękny jest nowy New Warp now. Bardzo podoba się dla mnie tutaj. On je chyba jest obrotowy nawet. Zakręć mnie. Obrotowy leszcz. Zajebiście. Nowowarpieński leszcz. Idziemy, drodzy moi widzowie, teraz na punkt widokowy. Już po kontakcie z leszczem. Tego tutaj to ja nie widziałem. To jakieś nowe coś jest. Ale piękny zachód słońca. No, jesteśmy tu, a tu jest po drugiej stronie Altwarp. Tu o. I to jest, drodzy moi widzowie, tam o. To jest Altwarp, czyli stare Warpno. Po niemiecku Altwarp, wiecie, moi drodzy widzowie? Podejdź bliżej, to ona wskoczy do wody, będzie fajne ujęcie. Cześć, rybak. Wróciłem do ciebie po 4 latach. Nic się nie zmieniłeś. Dobrze wyglądasz. Pozdro. Pozdro, ziom. Aleja żeglarzy w Nowym Warpnie, drodzy moi widzowie.
Tak to właśnie tutaj wygląda. Piękne miasteczko. Piękne. It's beautiful. Matrix. I tutaj właśnie śpimy. Kościuszki 34. Nowe Warpno. I wejście do budynku jest przez taką fajną bramę. Tu jest jakiś ogród. Są jakieś hamaki. Tu z tyłu straszy. Tu jest jakiś konar, który robi pompki.